Dzień dobry, moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy World of Zin. Stoimy przed ścianą. Jak stoisz się przed ścianą, trzeba walić gumą w mur. Nie, dobra, żartuję, ale mamy ewidentnie jaszczur nam tutaj maca ścianę, więc mamy tutaj coś za tą ścianą. Zresztą możemy sobie podejrzeć. I rzeczywiście, coś tutaj jest, więc wystarczy tylko zrobić pach. Proszę bardzo, mamy trumnę, w której znajduje się ktoś. Lady Blackfang, proszę bardzo. Królewski wampir. Stefan znajduje kolejny pasek. No, okej, spoko. Stefan, co to za paski w ogóle znajdujesz? Bo to tak obsydianowe, platynowe, kurde. Rzecznik w ogóle będzie zdobył Kłachodron i Kryola. Ojej, trzeba będzie się w takim razie za jakiś czas cofnąć do miasta i posprzedawać te bibeloty. Dosłownie bibeloty, bo to jest tak naprawdę zwykła biżuteria, która jest mała i nic nie daje oprócz odporności, ewentualnie jakichś bonusów. Dobra, co my tu mamy? Księżna Blackfang. Otwieramy. Królewski wampir. Kochodron znajduje pierścień. No dobra. Czy to jest poziom trzeci? Tak, to jest poziom trzeci. Już teraz pamiętam. Dobra. Jesteśmy w domu, już teraz pamiętam, bo jak to przejdziemy przez te wszystkie komnaty tutaj ze śpiącymi wampirami. A zresztą zobaczycie zaraz, co mam na myśli. Hrabina Blackfang. Same kobitki tutaj, kurde, widzę. Skarabeusz dla Kłachodrona. Wiecie co, ja proponuję szybko się wrócić do miasta i rzucić Lloyda i szybko wrócić się do miasta, żeby posprzedawać te rzeczy, jakie tam nam powypadały z wypadały z tych trumien. Niech będzie Castle, bo tam jest banki. Generalnie wszystko. Dobra. Tutaj. See anything you like. Dobra, później. Myślę nad zakupem. O, proszę bardzo. Te rzeczy fajne są i drogie. Może tak, zobaczmy w ogóle najpierw ten Dance Medal. Nie to, tylko to. Plus 9 do energii. To już wiem, że gdzie ty to miałeś. Ktoś miał Dance coś tam. Czekaj. O, Dyna Cloak, właśnie. Chciałem zobaczyć. Przyzwałeś mieć energii. Znaczy elektryki, sorry. Dobra, sprzedajmy w sumie to. Bo to na nic nie się wam nie przyda. Okej, dobra. I teraz tak, biżuteria. Jeszcze zobaczymy ten wind, to jest 17 do prędkości, to jest plus 12 do ognia. Ja te wszystkie odporności na żywioły to podaruję już sobie, bo mamy bazowe dobre odporności, ponad prawie 50 tych punktów ze świątyni Bark nam wyszło. A dodatkowo Force Ring to jest ile? To jest 23 do siły. Aha, no to czyli też nie wróciłem specjalnie. A teraz bardziej mi się wydaje, znaczy bardziej mi się skupiał na
bonusach do odporności na energię, ponieważ one będą grały coraz większą rolę w naszej tutaj działalności. Dobra. Zmieniamy Obsidian Belt. Obsidian Scarab, Scorching Ring. To jest tu jakiś też... To jest dobra odporność na ogień. Patrzę, komu można by wymienić, bo ktoś chyba miał tam jakieś odporności w pierścieniu na ogień. Coś tak pamiętam. Flaming Ring, Stefan. Zdecydowanie. Czekaj. No właśnie. Dobra. Come back soon. Pochodron, daj Stefanowi tego... ten pierścień. A to sprzedamy na bazarku. 161 tysięcy za samą sprzedaż całej biżuterii, jaką znaleźliśmy w zamku Blackfang. Spoko, jestem na tak. Okej. Teoretycznie mógłbym teraz spróbować podbić naszym tutaj wojownikom trochę poziomy. I tak zrobię. Tak zrobię. Podbiję poziomy naszym wojownikom, naszym tym. Ale nie tutaj, tylko w zamku Kalindra. Więc... czekaj, zrobię tylko to, żeby było szybciej. A, i przy okazji nam spadły wszystkie te wspomagające zaklęcia. Dobra, nic się nie stało. Tutaj było. What? Nie. Powrót. May we help you? Tu była. It'll be safe with me. Moja świątynia to był bank, więc siłownia będzie tutaj. Pretty good. Pretty good. No i nic więcej nas nie stać, nie? A przynajmniej udało nam się trochę dorównać poziomami naszym wojownikom. Zresztą... no... dobra, odpocznijmy. Rzućmy dzień ochrony i dzięciarostwa, nie Starburst. W zamku się taki zaklęć nie rzuca, Kłachodron. Ciach. Jakiś ciebie mag. Żaden. Dobra, Lloyd Beacon, wracamy się w takim razie i jedziemy dalej niszczyć wampiry. Trochę się taki Wiedźmin z tego robi, nie? Krew i wino. Swoją drogą dobry dodatek. Grałem ostatnio i... wow. Hrabia Blackfang! O, tego szukamy, dziada. Hi, Mark! Dobra. No i dużo mamy znajdziek u niego. Zobaczmy sobie, co to jest. Noxious Amulet. Ale co mamy? Dina Cape. Obsidian Cloak. Generalnie wszystko, co... okej.
Dobra, kto potrzebuje z was najwięcej AC? Paradoksalnie ty. No to trzymaj. Platinum Cape, zamień sobie na obsydianową kapotkę. Obsydianowego fartucha. Dobra. Pusta skrzyń. Co u mnie na to skrzynia, a nie ta? Trumna. Znaczy ja wiem, że kiedyś się trumno robiło z desek, ale no bez przesady. Come on! Dobra. I teraz to będzie to, co ja miałem, mówiłem. Oh boy! Dobra, zapiszmy i chodźmy. Aha! Zaklęcie nie dało rady. Znaczy, zaklęcie się nie udało. Okej. Okay. To tak też można przejść spokojnie. Patrzcie. Generalnie to są bardzo groźne pułapki. Nie polecam. Nie polecam. 2 na 10 nie polecam. I ta wskazówka z tego, z... wskazówka z tego fragmentu dziennika, który znaleźliśmy wcześniej, się nam bardzo przydała. Ouch. No, to taka próbka, nie? No właśnie. Dobra. Nieważne. Dobra. Tu raczej nie będzie już. Ogólnie tutaj mamy te wszystkie zacieniowane, obszary to są pułapki, nie? Poza tym jednym, który tam zrobiłem wam pokazówkę, nie? Jak to bardzo boli. No jesteśmy w lochach zamku Black Fang. Tutaj, moi drodzy, znajdziemy nasz cel. Królową Kalindrę. Oprócz niej tutaj też znaleźć można... Nie oktopusy, Wandelf, tylko ośmiornice. No właśnie, słowa! Właśnie o tym mówię. Oktopusy. Za dużo po angielsku czytam, za dużo po angielsku mówię. To nie jest dobre. Znaczy to ogólnie jest dobre, tak? Bo sobie w ten sposób polepszacie wasze zdolności komunikacyjne i też poszerzacie słownictwo. Ale no, jak to mówią, co za dużo, to niezdrowo, nie? Dobra. Znaczy generalnie tutaj ta część lochu jest... Ciach. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym tego nie wszystkiego nie zbadał, tak? Bo oczywiście to jest... moja nerwica na tle eksploracyjnym. Muszę znajomego jakąś psychologa, albo lepiej psycholożkę
znaleźć, żeby to opisała. Nerwica na trend na tle eksploracyjnym. Nowa choroba wśród graczy. I nie, gry komputerowe same z siebie nie wywołują żadnych chorób. A przynajmniej takich groźnych. I wcale nie są groźne dla środowiska, jak wam próbują media wmówić mainstreamowe. Bo oczywiście znajdą się jeszcze takie boomerskie artykuły. Zwłaszcza to było popularne w latach 90. Pamiętam, nie wiem, jak mnie rodzice straszyli chorobą komputerową. Bo się naczytali jakiś beznadziejnych czas pisemek czy tam innego shitu. Dobra, dość gadania. Poza tym, że mamy na horyzoncie ośmiornicę, to jeszcze tam wcześniej było łóżko na łóżku. Nasz cel wizyty tutaj, czyli królowa Kalindra. Gdzie ty idziesz, człowieku? Dobra, i tu proszę was bardzo. Mamy całą oczyszczoną tutaj. O! Okej, okay, tak, będę wracał tutaj z tym, będę sprawdzał, ale to tak. To jest królowa Kalindra. Chowa się pod łóżkiem, bo. Thank you for trying to rescue me, but I cannot leave this castle ever, as I am now a vampire. Maybe if you talk to Dimitri at my castle, he will know what to do. He is a very resourceful man, and I've always trusted his judgment. Trzeba pogadać z Dimitrim, ale... Oh, you've already talked to Dimitri. Of course I will give you the combination to my safe. It is 33162. Czy mam to zapisane? No, się dowiemy. Przeleciłem przez milion innych. Queen Calidra's Combo 3.37.62. Okej, okay, mamy wszystko. Dobra. No dobrze. No to w takim razie... Wracamy się do wyjścia, ale zanim to, to oczywiście, no właśnie, właśnie to, to chciałem powiedzieć. Dobra, postawmy sobie może tutaj Lloyda, bo to nie będzie głupi pomysł, szczególnie, że będziemy tutaj wracać. Dobra. Gdy nas zaprowadzi Time Distortion, jeżeli koło tego Ambrożego, to nie ma problemu, jeżeli gdzie indziej, to no, koło Ambrożego, proszę bardzo. Mądre zaklęcie. Zresztą użyteczne, zwłaszcza było użyteczne w trzeciej części, nie? Tam te lochy były rozległe, bo były jednopoziomowe. Tutaj tak jest niekoniecznie, ale... A też jest przydatne, dobra. Are you ready to leave this awful place, friends? Jest, jestem gotów. Dobra, wyjdźmy stąd i udajmy się do zamku Kalindra. Okej. Zasadą tronową jest oczywiście wejście dalej na górę. Okej! Okay. Poziom trzeci i chyba czwarty był jeszcze, nie? Z tego co... Nie, to jest ostatni poziom. A, bo jest jeszcze są oczywiście lochy. Do lochów jeszcze nie wchodziliśmy, ale do lochów sobie zaraz wejdziemy. Tymczasem... Tymczasem to.
Teraz tak, kto przeszuka? Nic tu nie ma ciekawego. Wiem, że w jednej z tych beczek jest do znalezienia wywar królewski, wywar... No, królewski, od królowej, tak? Wywar królowej, wywar rycerski. Rycerski chyba dodaje siły albo do wytrzymałości, a królowej na pewno daje do osobowości, z tego co pamiętam. Co tu pisze? Królewska sypialnia, okej. Okay. Przeszuka. Czemu tu są dwa łóżka, jak skoro królowa Kalindra jest tylko jedna? Dimitri, ty zwierzu! Królową podrywać? Jak nikt nie patrzy? Dlatego się po tebie nie spodziewałem. Chyba, że to Alamar! Gnojku. Z drugiej strony cholera wie, dobra. Tu mamy przesunięte... O właśnie, tutaj. Tapestries. 30... Wróć. No luck. Jak ta kombinacja szła? O Jezu, autonotatki. Jeszcze raz, jak ta kombinacja szła? 3, 31, 62, okej. Okay. 3, 31, 62. Mamy koronę! I to ona pozwoli królowej Kalindrze wrócić do swojej poprzedniej postaci. A tu nie ma nic! takie oszustwo, taka wredota ze strony królowej, ale na razie tutaj nie ten. Jeszcze nie opuszczę tego miejsca, tego zamku, bo właśnie, bo tu jest to, co mówiłem. Czyli nic, ale gdzieś tu powinno... O właśnie, Queen's Brew. O ja dobrze pamiętam, to jest bonus solidny do personality. Teraz tak, ile personality masz ty, ile masz personality Stefan? Powiedzmy, że ty dostaniesz 10 do personality, 20 do personality, 30 do personality. No dobra. Na tronie nikt nie siedzi. Dobra, po drugiej stronie z kolei będzie, z tego co pamiętam. A właściwie w tym momencie jestem tego pewien. Tylko czekajcie. Niech się zorientuje, tak. Bo to będzie... To było... co? Coś mi tutaj się nie podoba. Chyba, że coś przegapiam po tej stronie. Konkretnie to na dole. Zobaczmy. No chyba wszystko okej. Bo tu jest przejście. Do niebostrady. Chyba, że...
północ na pewno nie. Tu jest północ, to południe w takim razie. Bardzo, nie, nie, skopa się nie da. Brutalna siła nic tu nie pomoże. Chyba, że coś o czym zapominam. Okej. O czymś zapominam. A ja wiem, gdzie to jest. Dobra. Dobra, to w takim razie wróćmy do królowej Kalindry jeszcze. I ją wyleczmy. Powrót. Królową bądź, ja będę twym jobkiem, król pójdzie do pracy, wtedy cię grzmotnę, la 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 la. Li 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 li, shubi dubi wubudu. Thank you for bringing me my crown. Wearing it again has reminded me how much my people need me. It has made my own will strong enough to reverse the curse of the vampires. Now that you have saved my life, perhaps you can save the pharaoh too. Here is the key to the pyramid, where he is now trapped. Ambrose and his griffin to fly you out of here, and then ye can fly me to my castle. 5 milionów doświadczenia. Kurze starożytnej piramidy. Tak. Wreszcie będziemy mogli udać się do faraona i dowiedzieć się, o co w tym wszystkim chodzi. Chociaż prawdopodobnie w toku wydarzeń i zadań, jakie przerabialiśmy do tej pory, no, umówmy się, to było wiadome do końca, tak? Alamar przyjął władzę nad krajem. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, kim tak naprawdę Alamar jest, ale prawdopodobnie faraon to jeszcze nam potwierdzi. A jak nie faraon, to ktoś inny. Tymczasem chodźmy do lochów zamkowych. Mm-hmm. Dobra. Zamkowe lochy są tutaj. Ja pamiętam teraz, dlaczego tutaj było takie wypełnienie. Bo tu, moi drodzy, są schody. Schody prowadzą bezpośrednio do lochów. A właściwie klatka schodowa prowadzi bezpośrednio do lochów, ale no, nie wdawajmy się w szczegóły. Tradycyjnie przeszukajmy łóżka straży, nie? O! O! Proszę, to się otwiera! To wygląda automatycznie. Wielki brat jest pod wrażeniem. Dobra, ale wracając. Mamy taki dziwny korytarz szerszy, nie? Na końcu tego znajduje się... Znowu mamy zakratowanie. Okej. Tak, to są te safe. Pamiętam teraz już. Teraz pytanie. Okay. A co my tu mamy? Beczka, w beczce nic nie ma. Dobra.
Okej, tu nic nie mam. Otaczka czyta. Nie karmić skraba. Więźnia? Nie wiem. Nie pozwolić mu uciec. Okej. Okay. Mniej więcej wiemy dokładnie co zrobić. Dobra. Okej. Okay. Lista więźniów. Kto przeczyta? Niech będzie. Książka głosi. Jeden złodziej, znany jako Guido... Guido winny, czy tam zeznający, no nieważne. Jest przetrzymywany na okres kary nie mniej niż 4 lata, ale nie więcej niż 8. Za kradzież z publicznego skarbca i fałszerstwo kontraktów? Chyba fałszerstwo to jest... Proszę, zaraz zobaczę, mam przez telefon. Zaraz zobaczę. Co ja będę? Abrogation. Czekaj, słowo... Angielski. No. Nie abo, tylko abrogat. Za uchylanie się od od kontraktów i skradzież z publicznego skarbca. No, czyli typowy polityk. Dobra, to gdzie on jest? Jak chcę go maximum security, może jednak nie. To chyba będzie. Szuka. Teraz pamiętam, to w tych celach powinny być też jakieś fajne rzeczy. I gdzieś tu właśnie chyba będzie to zejście do... Właśnie wejście na górne piętra. No właśnie. No właśnie, tu mamy tam wejście na ten. Zase nie wejdziemy, natomiast ja bym chciał jeszcze pod koniec tego odcinka, bo już dzisiaj więcej nie zdążę zrobić, ale uda się... O! O właśnie! I have been imprisoned unjustly, and now is the time to escape. If you will just unlock these chains, I will give you the combination to the duffer safes in the castle. Come on, what do you say? No dobra. Hey, thanks a lot. You didn't make a mistake. Trust me. Try 10, 11, 12 on the duffer safes. See ya. I to co on mówił, to jest tylko prawda, bo najsilniejsze zamki, znaczy sejfy w tej grze, znaczy no w zamku tutaj, tak? Silniejsze sejfy w zamku właśnie są, to mają tą kombinację. Tylko pytanie, czy on mi tą kombinację zapisał na oto notatkach, czy muszę to zapisać sobie gdzieś indziej. A jeszcze o co pamiętam, to raczej to... Dobra.
Znajdźmy sobie jakiś ten i zapiszmy 10, 11, 12. Znając moją pamięć do liczb, to w ogóle się tak to nie da, ale dobra. Za 15, 11 mówicie. Dobra, trochę po dłużej sobie pogramy. Ostatnio były takie krótkie odcinki, to teraz sobie zrobimy je nieco dłuższe. Teraz tak. To była ta księga. Lista gości. Tak się wyrażę. Tu są koszary straży bez strażników. Dobra, i chodźmy tutaj. O, właśnie. No i kto otworzy? A, to on po prostu nam powie. Powiedział po prostu i to już się nam zapisało. 11, 12. O, proszę bardzo. Amulet. No to rabujemy królewski skarbiec, co kurde będę? No się będę. Julius. Oj, tu jakiś błąd jest chyba. Bo w tym miejscu chyba powinna być krata, ale coś nie wyszło. Czyli ja tego po prostu nie będę musiał zapamiętywać tą grę za... O, 20... 30... O, proszę bardzo, hełm. Co to za hełm? Obsydianowy? Aha. No to... Jest jeszcze do znalezienia cała zbroja obsydianowa. Ja o tym nie mówiłem, bo chciałem zrobić z tego niespodziankę, ale jest do znalezienia zbroja obsydianowa w grze. Cały komplet obsydianowej zbroi chyba nasz rycerz tego sobie nie udźwignie. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, nie? 1, 2, 3. Serio? Nie, no to po prostu jest piękne. Złoty hełm. Okej! No i jeszcze nam zostało ostatnie dwa. 9, 11, 12. Ja ten zapis... Boże, zapis tej kombinacji sobie zostawię, bo... Nie jestem do końca pewien, ale chyba... Jeszcze będą sejfy w pałacu gdzieś do znalezienia. O. Zbroja paskowa. Obsydianowa? Nie, płonąca. Trzy. Sześć. Dziewięć. O, to było do przewidzenia. I kolejna kulczuga. Obsydianowa. Moment. Klasa pancerza 70. To akurat mogę sprawdzić bez chodzenia do sklepu. 75. Oj. No i wiadomo co. No, diamentowy ringmail. Wszyscy jadą teraz na obsydianowych tych. Ale to będzie drugi w utrzymaniu! O matko, już nawet ja już nie chcę mówić. Ja już nic nie mówię. Dobra. To jeszcze chodźmy sobie na piętro zamku, bo w sumie z tego miejsca będziemy jeszcze...
mogli się udać na wyższe poziomy. Tutaj nie radzę wchodzić, bo tutaj są cele z silnymi potworami. Nawet na obecnym naszym stanie poziomowym, przy naszej obecnej potędze sobie nie poradzimy z nimi. Mowy nie ma. No i tu jest takie zapełnione rzeczy. Dobra. A tu już z kolei mamy regularną regularne piętelko, panie Lelfel. Regularne piętelko, dobra. Tutaj jeszcze jest jedna rzecz taka, już właściwie ciekawostka, tyle. Mianowicie to. Aktywuj portale tych luster. Lustrzane portale. Tak, tak. To jest właśnie to. Aktywowanie portali lustrzanych pozwoli nam korzystać z luster w wieży, ale naprawdę. Och, cholera, nie mówcie mi, że ja mogłem tutaj wejść bez. Ale ze mnie idiota. No nic, trudno. Przynajmniej zwiedziliśmy sobie locha. Do lochów i tak nie chciałem zejść, bo tam były właśnie te skarby. Teraz tak. Beczki. W beczkach oczywiście znajdziemy coś takiego jak rycerski wywar. O właśnie, rycerski wywar. Teraz nie pamiętam, co to dawało. Czy to dawało siła? Okej. Okay. Kurde mol. Nie mówcie, że ja to zapisałem. Uff, nie zapisałem. Dobra, czyli siła wędruje do mojej postaci. Dobra. Night's Brew. Uda nam się może dzięki temu. O, i zrobiłem kółeczko, tak? Dobra. No i to cały zamek Kalindra, nie? Poziom trzeci, czwarty, pierwszy, drugi, trzeci, nie? Jeszcze lochy. Lochy zwiedzimy sobie pod koniec już. Jak powiedziałem wcześniej, tam są te silniejsze potwory. Ale teraz, moi drodzy, w następnym odcinku udamy się. Zejdźmy może, chociaż nie. Zróbmy to od strony zamku. W ogóle królowa Kalindra już siedzi na tronie, nie? To możemy się z nią przywitać. Tak już oficjalnie. A tylko gdzie to było? Ha, ha, ha. A, tu jest oczywiście zejście. Tu jest oczywiście. I'm sorry, adventurers, but I have no new information for you. I can only waste your valuable time chatting with you. Good luck in your quest. Mhm. No i tak, uwolniliśmy królową Kalindrę, cały zamek już jest pod. Znaczy może nie cały zamek zmieniliśmy, bo jeszcze zostały nam lochy, ale do lochów sobie tych dalszych zajdziemy później tym razem. Tymczasem jednak tutaj zakończę sesję nagraniową, będziemy w następnym odcinku, może zrobię tak, udam się do Sandcaster. I z tej oto pozycji będziemy atakować pustynię. Nadszedł już ten czas. Normalnie tą pustynię bym jak grałbym sam, to prawdopodobnie bym zwiedził całą wcześniej, bo jest tam do zebrania ciekawy
ten zestaw obsidianów, o którym mówiłem, nie? Ale postanowiłem, że nie będę tak łatwo z tego korzystał i sobie go już jak najpóźniej zbiorę. Czyli właściwie teraz. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za to, że jesteście, że byliście. Ja tutaj kończę nagrywanie na tą sesję nagraniową. Widzimy się w następnym, ja bym już Vandelf, to było World of Zindu, do następnego odcinku. Na razie, cześć, w następnym odcinku będziemy atakować pustynię i szukać piramidy faraona smoczego. Na razie, cześć!